Widziałem w kobiety patroszące czarne. Sobie wyobrażam, jak taka kobieta się może czuć, jak zastrzeli dzika loszkę, która gdzieś tam w styczniu trzeba ją wypatroszyć i wyciągnąć pęcherz płodowy z 5-6 warchlaczkami i odrzucić krzaki. Zastanawiam się, jak taka kobieta się czuje, albo jak zastrzeli łanie, to obojętnie w jakim okresie ta łania łania karmi swojego cielaka, nawet jak jest już dosyć duży. Jeszcze w styczniu się zabija łania, ona jeszcze karmi cielaka. I jednocześnie jest w zaawansowanej ciąży w styczniu. I taka pani myśliwa, która zabije łanie, no to patrosząc rozcina grzęzy, czyli wymiony i rozcina, leci mleko, miesza się z krwią, robi się różowe. Trzeba rozcin cały brzuch wyciągnąć, również pęcherz płodowy z wykształconym małym jelonem. Jak taka kobieta się czuje? Facet się czuje strasznie. To wiemy.